26 lutego wspominamy w kościele błogosławioną Piedad od Krzyża, Ortis, dziewicę. Tomasza Ortis urodziła się 12 listopada 1847 roku w Bocairente w Hiszpanii jako piąta z ośmiorga rodzeństwa. Nazajutrz na chrzcie otrzymała imię Tomasza. Była dziewczynką bardzo uzdolnioną. Wielkim przeżyciem dla niej był dzień pierwszej komunii świętej. Otrzymała łaskę pewności powołania zakonnego. Miała wtedy 10 lat. Chciała wstąpić do zgromadzenia, które prowadziło szkołę, w której się uczyła, ale nie pozwolił na to jej ojciec. Wróciła do rodzinnego domu i opiekowała się ubogimi dziećmi, chorymi i potrzebującymi. Prowadziła głębokie życie duchowe, a przy tym szukała możliwości realizacji swojego powołania. Dwukrotnie wstępowała do klauzurowego klasztoru karmelitanek. Odchodziła ze względu na stan zdrowia. Gdy wyzdrowiała, prosiła Jezusa: Panie Jezu, jestem Twoja, chcę Ci służyć, ale powiedz gdzie. Wyjechała do Barcelony. Doświadczyła tam wielu cierpień duchowych, ale też Pan Jezus objawił jej, że oczekuje, by założyła nowe zgromadzenie zakonne. Po uzyskaniu pozwolenia od spowiednika i za zgodą miejscowego księdza biskupa, w marcu 1884 roku założyła wspólnotę tercjarek Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Puebla de Soto. Tomasza przyjęła wówczas imię siostry Piedad od Krzyża. Te tereny często były zalewane przez rzekę Seruchę. Siostry ofiarnie pomagały powodzianom. Wspólnota, która szybko się powiększała, stanęła przed nowym wezwaniem. Wybuchła epidemia cholery. Siostry wielkodusznie pomagały chorym i założyły w tym celu mały szpital. Wkrótce trzeba było kupić nowy dom. Siostry zamieszkały w Alcantarilli i w Caudete. Sióstr w zgromadzeniu przybywało, ale i piętrzyły się konflikty. Prawie wszystkie siostry odeszły od swojej założycielki. Została z nią tylko siostra Alfonsa. Dla siostry Piedad było to bardzo bolesne doświadczenie. Za radą miejscowego biskupa obydwie siostry przeżyły miesięczne rekolekcje. Owocem było założenie nowej wspólnoty zakonnej 8 września 1890 roku. Po wielu trudnościach powstało zgromadzenie sióstr salezjanek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chciała, by siostry opiekowały się sierotami, młodymi robotnicami, rozbitymi małżeństwami, chorymi i starcami, pomagając im nieść codzienny krzyż, a w ten sposób wynagradzać za grzechy popełnione przez mężczyzn i odkrywać, jak mawiała siostra Piedad, opatrznościową miłość Ojca, objawioną w otwartym sercu miłosiernego Jezusa, rozpiętego na krzyżu. Siostra Piedad od Krzyża zmarła w Murcji 26 lutego 1916 roku. Prości ludzie, którym służyła, od razu stwierdzili, że umarła święta. W dniu beatyfikacji święty Jan Paweł II powiedział, że jest ona cudownym przykładem pojednania, które proponuje nam święty Paweł. W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat. Bóg prosi jednak o współpracę ludzi, aby wypełnić do końca swe dzieło pojednania, dodał Ojciec Święty. Zwrócił uwagę, że nowa błogosławiona zgromadziła młode dziewczęta pragnące pokazać pokornym i ubogim miłość Ojca, objawioną w sercu Jezusa, i w tym celu utworzyła nową wspólnotę zakonną. Była wzorem cnót chrześcijańskich, a umiłowawszy Chrystusa, Maryję Pannę i biednych, jest dla nas przykładem umartwienia, modlitwy i miłosierdzia wobec wszystkich potrzebujących. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Piedad od Krzyża wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.